Thank you.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór redaktorze Pawle Sztompkę. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani dyrektor. Ja nie jestem dyrektorem, ja jestem tylko festiwalu jednym z pomysłodawców. A więc witam Państwa bardzo serdecznie i witam osobę bardzo drogą mojemu sercu, która dla muzyki filmowej zrobiła tak bardzo wiele. Jeszcze raz Tobie dziękuję, na Twoje ręce składam uszanowanie i wielką miłość. Przyjmuję. Przyjmuję, proszę Państwa. Dziękuję. Witamy oboje z redaktorem programu Pierwszego Polskiego Radia. Wszystkich Państwa bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Dobry wieczór. Ja myślę, że wymienię tych naszych gości niezwykłych. Wszyscy są niezwykli, ale są tacy bardziej niezwykli, bardziej szczególni. Chciałam podziękować za przybycie prezesowi Naczelnej Izby Kontroli, ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, byłemu ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Rząd siódmy, drugie miejsce, kłania się. Bardzo, bardzo podziękować przewodniczącej Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi, pani Joannie Kopcińskiej za obecność. Rząd ósmy, trzecie miejsce. Doradcy pani wojewody, która to pani wojewoda jest właśnie naszego festiwalu honorowym patronem i pod swoją nieobecność dzisiaj wydelegowała panią Wiesławę Zewald. Bardzo gorąco witamy. Pierwsze miejsce, rząd siódmy. Proszę Państwa, byłoby nieelegancko, gdybyśmy na festiwale nie zaprosili naszych gości, bohaterów poprzednich festiwali, więc zacznę może historycznie. Kompozytor Henryk Kuźniak, wielkie brawa. Rząd siódmy, kłania się. Kompozytor Jan Kanty-Pawluśkiewicz, gratulujemy Złotych Lwów. Za Papusze w tym roku w Gdyni. Nasz zeszłoroczny bohater Stanisław Serewicz. Dziękujemy, że przyjechałeś, Staszku. Rząd ósmy. Proszę Państwa, jest z nami również Wanda Ziębicka-Has. Bardzo gorąco witamy. Jest z nami rodzina współautora słów do największego przeboju, ale o tym przeboju za chwilę, rodzina Ryszarda Plucińskiego, żona, syn, synowa i wnuczka. Bardzo gorąco Państwa witamy. Rząd trzeci. Rząd trzeci po mojej prawej stronie. Z największą atencją witamy naszego jednego z największych przyjaciół, kompozytora łódzkiego, pana profesora Zdzisława Szostaka. Rząd siódmy. Witamy również naszego przyjaciela muzeum, kompozytora też łódzkiego, Andrzeja Krause. Rząd dziesiąty. Witamy wszystkich Państwa. Nie byłoby tutaj Państwa z nami, gdyby nie chwilę starszy kolega z Krakowa, a potem z Warszawy, nasz bohater. Kłaniamy się Panu, Panie Lucjanie, Pan Lucjan Kaszycki. Bohater tegorocznego festiwalu, 16. Festiwalu Muzyki Filmowej.
Nie śmiałabym przy tobie, Pawle, mówić o Lucjanie Kaszyckim, bo ty od kilku tygodni o nim mówisz w radio, więc może chociaż, nie wszystko, może chociaż góra 5 minut. Nie, w żadnym wypadku żadne 5 minut, ale chciałbym powiedzieć dosłownie kilka zdań na temat twórczości. No właśnie, to ja może do tego. To chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat twórczości pana profesora, ale chciałbym tylko jedno powiedzieć zdanie również o tym, że jest mi bliski mojemu sercu również i z moich powodów radiowych, gdyż przyjmował mnie do pracy w 1977 roku do trzeciego programu Polskiego Radia. I wtedy pan profesor był dyrektorem muzycznym trzeciego programu. To był tylko epizod w pana życiu, może nie najważniejszy, ale warto pamiętać, że redaktor naczelny Ewa Ziegler, która mnie wprowadzała do redakcji, powiedziała: a teraz poznasz najważniejszego kompozytora muzyki filmowej. I tak rzeczywiście było, dlatego że właściwie po wojnie tak czasami się uważa, że nie było takich wielkich przebojów filmowych w historii polskiej literatury filmowej. Przed wojną oczywiście, Wars, a po wojnie tak się właściwie zdarzyło, że były wielkie, wspaniałe partytury muzyki instrumentalnej. Natomiast takich przebojów, gdzie ludzie wychodzili z kina i śpiewali piosenki oryginalne, napisane specjalnie do tego filmu, ich było niewiele. Dopiero po właściwie 89 roku te przeboje stały się swego rodzaju plakatem filmu, miejscem, który był taką autentyczną reklamą filmu. Dzisiaj się pisze piosenki do filmu, które w końcu nie wchodzą do tego filmu, ale towarzyszą promocyjnej akcji filmu. Natomiast w tym wypadku, w pożegnaniach, ta piosenka była napisana do tego filmu i stała się autentycznym, wielkim, powojennym przebojem. Pamiętasz, była jesień. To ja cię zapytam, jak podobał ci się występ pani Julianny S., która grała na bardzo mało znanym instrumencie, na marimbie? No bardzo mi się podobał. No właśnie, wielkie brawa dla pani Julianny. Ale my tutaj się nie opędzimy jedną marimbą. Proszę państwa, tu będzie za chwilę wielka orkiestra symfoniczna. Będą przeżycia i to będzie nie tylko ten szlagier, ta piosenka, która wpisała się na trwałe do polskiej literatury muzycznej, ale to będą inne ważne ilustracje filmowe naszego bohatera. To będzie muzyka... Ilustracja muzyki z filmu Doktor Murek, z filmu Katastrofa w Gibraltarze, z filmu oczywiście Pożegnania i z filmu, który tutaj w pewnych częściach muzycznych oglądaliśmy na ekranie, Gangsterzy i Filantropi. Proszę państwa, wspaniała, znakomita orkiestra Teatru Muzycznego w Łodzi. Bardzo prosimy państwa. Pod batutą Lesława Sałackiego. Bardzo wspaniale będziemy się bawić, na pewno.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
proszę Państwa, pewna zmiana dekoracji na scenie, a my z dyrektorem Mieczysławem Kuźmickim mamy nagrodę, którą przyznajemy od kilkunastu lat. Dobry wieczór Państwu, moja koleżanka, która jest dyrektorem festiwalu, a powiem nawet więcej, nad dyrektorem, bez niej nie byłoby tego festiwalu, więc to jest taki suplement do sprostowania. Miała okazję się z Państwem przywitać, ja robię to teraz. Festiwal jest w pewnym sensie wypełnieniem testamentu Tomasza Gaduły-Zawratyńskiego. On to wymyślił, nie ma go z nami od wielu lat, ale festiwal istnieje w formule, jaką on zaproponował. Państwo znacie tę formułę. To jest monograficzny przegląd twórczości jednego polskiego twórcy muzyki filmowej. A dla uczczenia jego pamięci festiwal przyznaje honorową nagrodę, która nosi jego imię. W tym roku, a może jeszcze słowo o samej nagrodzie. No właśnie, bo to bardzo ważne. Od lat wielu tę nagrodę wykonuje Mariusz Rodanowicz i ona jest co roku taka sama, ale absolutnie inna. Po prostu duchem jest taka, którą zapewne... Spróbuj tutaj. Przyjaciel zresztą Tomasza Gaduły-Zawratyńskiego, autor rzeźbiarz, wymyślił i duchem jest taka na pewno bliska Tomkowi. Ja myślę, że my najpierw, nim ogłosimy, kto jest tej nagrody w tym roku laureatem, poprosimy synów Tomasza Gaduły-Zawratyńskiego, by wraz z nami tę nagrodę wręczyli. Bardzo prosimy tutaj. Jędrzej. Proszę Państwa, Kacper i Jędrzej byli przy pierwszym festiwalu muzyki filmowej. Tak mali, jak tutaj kilkoro dzieci jest na tej scenie, uczestniczyli w pierwszym koncercie festiwalu muzyki filmowej, co może potwierdzić Paweł Sztompkę, który wraz ze mną ten festiwal prowadził, prawda Pawle? Proszę Państwa, ja myślę, że to miłe, że mamy tak niezwykłych przyjaciół, którym z wielką radością wręczymy tę nagrodę, a nagrodę otrzyma... Laureatem tego, no niestety chyba muszę z tej strony. To niezaplanowane efekty specjalne, dodatkowe. To zawsze w filmie się zdarza. Laureatem nagrody jest Stowarzyszenie ZAIX. To dla nas tak oczywiste, że ZAIX może i powinien być laureatem tej nagrody, że nawet nie będę czytał żadnego uzasadnienia, po prostu ZAIX. I tę nagrodę w imieniu ZAIX-u odbiorą pan Henryk Kuźniak, kompozytor, wieloletni wiceprezes, działacz ZAIX-u i pan Janusz Trościankowski, dyrektor łódzkiego oddziału ZAIX-u. Prosimy panów tutaj do nas. Zresztą prywatnie nasz przyjaciel, kolega studyjny. Teraz, proszę Państwa, na pewno będzie ten moment bardzo, bardzo uroczysty, bo dwóch wręczających mają dwa mikrofony. Bardzo proszę, to w duecie. Mamy coś powiedzieć. Na pewno. Przepraszam, proszę Państwa, ZAIX jest organizacją autorską. Nigdy żadnych pieniędzy od nikogo nie dostawaliśmy, ale chętnie te pieniądze rozdajemy. I Festiwal Muzyki Filmowej, który właściwie powinien nosić nazwę Polski Festiwal Polskiej Muzyki Filmowej, na to jak najbardziej zasługuje. W imieniu władz, prezesa i prezydium bardzo dziękuję i chcę powiedzieć, że będziemy dążyć, my twórcy, autorzy, żeby ten festiwal, który jest oryginalnym w Polsce festiwalem, jedynym, gdzie się gra polską muzykę, tylko polską, istniał dalej. Drodzy Państwo, rola tego festiwalu dla nas, dla naszych członków jest przeogromna. Tak się bym właśnie składał, że jest to
chyba najlepsza okazja zaprezentowania bogatej twórczości naszych członków, tych, którzy się parają, którzy tworzą muzykę, zwłaszcza muzykę właśnie filmową. Nie ma chyba drugiej takiej imprezy, na której mogliby twórcy tak w pełni zaprezentować swój dorobek. Dlatego to tak, jakby jesteśmy fanami tego festiwalu prawie od jego zarania. Dziękujemy bardzo Kapitule, dziękujemy panu dyrektorowi i pani dyrektor za docenienie naszej skromnej roli w tym jej przedsięwzięciu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja jednak muszę dodać, że synowie Tomasza Gaduły-Zawratyńskiego, wielkie brawa dla nich, bo oni od lat są konsekwentni, nie chcą nic mówić.